Ej, cześć, czołem, z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na kolejny odcinek z grą The Long Drive. Okej. Jak są teraz te detektory metali? Co ponadto więcej dodali, to nie wiem. Dobra, udamy się dalej na wschód. Mam motorek, tylko tego. Motorek działa, tylko nie chcę go zabierać, bo mi znowu samochód, autobus się skaszani i... Okej. Okay. No tak jeździ, nie? Dobra, nie przedłużamy. W każdym razie działa. Spadamy stąd. Idziemy dalej na wschód. To jest... Bo tak chyba jechaliśmy ostatnim razem, nie? To jest... A to jest zachód, sorry. Wschód jest z tą stroną. Dobra. Przyjadę kawałek, no i będziemy testować. Słuchajcie, w sobotę nie było odcinka z Car Mechanica. W sumie zwykle zawsze był jakiś odcinek w tygodniu, ale niestety coś mi się stało ze sprzętem i nie mogę odpalić. Po prostu wywala mi grę. Jeżeli ktoś kiedyś się z czymś takim spotkał, to dajcie znać. Usunąłem całą grę, odpaliłem, przeinstalowałem całość i nadal Mam wrażenie, że się gra kłóci z Unity. Komputer kłóci się, Windows. Gdzieś jakby czegoś mu brakowało i po prostu jestem w stanie wejść do menu głównego z grą, natomiast już save'a nie mogę odpalić. Raz mi się udało odpalić, co ciekawe. Nie wiem, czym to jest podyktowane. Kupiłem grę Buzzword i też chciałem odpalić, mówię, to przynajmniej odpalę, a ona w ogóle mi nie odpala. Znaczy odpala mi się też menu i też po prostu dalej gra nie działa, wywala. Więc obstawiam, że to jest gdzieś jakiś, czegoś brakuje, albo mam jakiś nieaktualny plik, albo jakiś się plik zepsuł w Windowsie i nie wiem, co to za plik. Na szczęście The Long Drive działa. Tak jak widzicie, niektóre gry działają, niektóre nie. A szkoda byłoby mi stracić tego całego save'a, bo jednak, kurczę, tyle lat się grało, tyle czasu. I nagle jakby to miało wszystko przepaść, to byłoby żal. Spróbuję jeszcze jednej metody, spróbuję jeszcze raz tego melona zainstalować, bo w tej chwili mam wersję bez, gołą, bez niczego. I jeszcze raz, wiecie... A chyba jest statek, tak mi się wydaje. No i spróbuję jeszcze tam pokombinować. Już z różnych sposobów szukałem odpowiedzi też w internecie, ale nie za wiele znalazłem. Ale ściągałem jakieś programy do porządkowania rejestru, usuwania czy tam naprawiania, ale to nic nie daje. Także nie mogę nagrywać na razie z Car Mechanica. Co ciekawe, 2.18 odpaliłem, mi się odpalił, więc no to taka zagadka, że akurat Car Mechanic 2.21 musi trochę odpocząć. Zaczęło się od tego, że chciałem władować folder z kody, nie? Taki z zewnątrz.
ale to chyba raczej nie powinno mieć wpływu. Tak naprawdę nie wiedziałem, jak zainstalować tego spoza. Wrzuciłem to do folderu normalnie i wtedy mi się gra skraszowała, ale ogólnie usunąłem teraz wszystkie pliki, więc nie powinno to... Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Co się dzieje. Także ani się nie naciszyłem tą nową grą. Buzzword jest teraz na Steamie w promocji. Można kupić za 30 parę złotych, 50% obniżki. A chciałem sprawdzić tę grę, ale... Ona też tutaj tylko wchodzi do menu głównego i tyle. Słuchajcie, jedziemy cały czas po trawie i nic szczególnego nie widać. Idziemy sobie na górę. Może będzie coś więcej widać. A ten pagórek, to nie są góry, ale pagórek. No mogę na tą... Dobra, rozkręcimy tutaj, podjedziemy do tej wieży. Wejdziemy sobie na górę. Wiesz, że będzie więcej widać. Może. Wybadamy sprawę. Okej. Okay. Dobra, dojechaliśmy. Wysiadka. Paliwa mamy jeszcze sporo, sporo, całkiem sporo. Chcę wejść na górę. O. Mamy tak jakąś mieszankę. A to co to jest? Pistolet. Ja mam pistolet. Więc okej. Okay. Dobra. Przyjrzyjmy się, co tu widać. No, nic nie widać. Stamtąd chyba przyjechaliśmy, tam chyba zmierzamy. Najgorzej, że nigdzie nie widać drogi. Stamtąd przyjechaliśmy. Tam też byliśmy chyba. O, można zoomować. Tam jest jakaś chałupa. Tam i tam. I tam. Ale stamtąd raczej przyjechaliśmy. Będziemy się trochę kręcić naokoło pewnie. Więc ten wschód to był dobry pomysł. Czyli teoretycznie tam można by pojechać. O, nie zginąłem. Myślałem, że zginę. Okej. Dobra. To sobie wjedziemy tam z powrotem. Hmm,
Wcześniej jechaliśmy na północ, teraz znowu jakby zawracam na zachód. No to może faktycznie jedźmy na zachód. Szkoda, że nie ma jakiejś podpowiedzi, gdzie jest droga. No, w końcu jakaś konkretna prędkość. Teraz będzie pod górkę. Nie wyzwanie. No niestety nie mam prędkościomierza, więc nie wiem ile jadę. O, skończyła się trawa. To nie jak bardzo zjechałem od celu. Do tych domków, co tam były pokazane. Okej. Na razie musimy tu podjechać. To nic nie zobaczymy. No, jedź, jedź, jedź. No to jest hamulec z tej strony. No, coraz trudniej ma. No, spore wzniesienie. Ale dam radę. Już zachodzi słońce.
Zastanawiam się, co tam jest tamtym. Czy to jest jakiś domek? Dobra, to na pewno jest jakaś wieża. Podjedziemy do tej wieży. Może ona nam coś podpowie. Dobra, zrobiło się ciemno. Śpimy. Znowu wysiadka, rozprostujemy kości. Dobra, i lornetkę wyciągamy. Co my tu mamy? Tu nie ma nic. Tam jest to jakaś chałupka, ale to nie wiem, gdzie ona jest. Czy jest sens tam jechać? Ale przejedziemy sobie jeszcze kawałek do przodu. Co to jest to? Jakieś włączniki. Bo ta wieża jest symetryczna, ona nic nam nie wskazuje. Przydałaby się jakieś znaki, kierunkowskazy. No niestety ona nic nam nie mówi. Dobra, jedziemy dalej zatem. Znowu trawa. Jest też wieża taka drewniana. Możemy tam w sumie się skierować. Kamienie. Dobra. Zobaczymy, co jest tutaj. A, tylko lornetka. Okej. Tam coś jest. Thank you.
Dobra, czyli coś mi tu pokazuje, że w tym miejscu. Okej, no to tam jedziemy. Okej. Mam nadzieję, że się nie kręcimy w kółko i że wrócimy z powrotem w to samo miejsce. O, i tam coś jest, a tam chyba jest statek. Dobra, zobaczymy, co jest tutaj. Mam nadzieję, że to nie był kamień, że nie pomyliłem się. Czekajcie. Nie, jest. Dobra. Aj, to nie jest, to jest wieża. Ach, kurczak. No bo jadę na północ cały czas. Dobra, podjedziemy do tego. A tam? Czekajcie. Co tam jest? Czekajcie, czekajcie. O. A, dobra. Stój. Nie, to też jest. Nie chcę za bardzo. Dobra, tam jedziemy. W stronę tego kamienia. Dobra. Aj, ten karabin jeszcze. Aj, nie, nie, chodź tu. Fornetka jest mi potrzebna. Ale karabin też może się przydać.
Dobra, jedziemy. Najgorzej, jak się gdzieś utknie i tu nie ma mapy. Nie wiadomo, jak wrócić na trasę. Co tam jest? Tam coś jest. Nie wiem, czy to jest to miejsce, co widziałem, czy coś innego. To jest jakiś budynek. To nie jest to, co widziałem wcześniej chyba. Jest jakby ta rezydencja zombie. Jakiś domek. Niestety jest stromo pod górę, więc musimy się trochę pomęczyć. Okej. O, jest jakiś domek. Tu nie byłem. Też jest rampa. Oż ty, się dobiera mi do silnika. Nie wolno. Wiesz, że coś tam mówi? Chciał mi tutaj coś namieszać. Dobra, co my tu... O, chyba jeszcze jeden jest jakiś gość. Bo słyszę. Słyszę głosy. Tylko gdzie on jest? No ciekawe, ciekawe. Trzeba obejść dookoła. Everyone is so sick.
Po róże możemy wejść. Pa, 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 pa. Chyba jednak nie. No. Szybciej, 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 szybciej. Nie, nie chcę. Jakieś budy, pomieszczenia, ale to nie jest. Nie, nie wejdzie tam. Tu mamy kanisterek. Są jakieś trumny. Obstawiam, że może być trumnie. Nie ma. Dobra. Raczej tu nic nie będzie, ale... Poczekamy do rana. Tam jest takie pięterko. Tylko jak się tam udać? Wydaje mi się, że on jest na tym pięterku. Żeby tam wejść, no nie, nie wejdzie. Znaczy, można by to. Okej, dobra, inaczej ogramy to. Podjedziemy sobie autobusem i z autobusu wejdziemy. Najprostszy sposób. Proszę bardzo, widzicie, jaki myk. No i dostał w czapę. Możemy sobie tutaj wejść do środka, tylko pytanie, okej. Czy potem wyjdziemy stąd, ale dobra. Fizyk, ryzyk. Jest amunicja. To jest chyba do mojej broni. Super. Okej. Jest jakaś chłodnica. Jakiś silniczek. Jest też kałasznikow. Też możemy go sobie wziąć. Pach. No i nic tu poza tym nie ma. Ale musimy wybadać gdzie iść dalej. Więc co my tu mamy? Hmm.
Nic nie ma. Tam jest stacja. Tam musimy się udać. Kurczę, jest zając. I leci tu do mnie. O rany. Zmasakrował. No i tak się tutaj kończy nasza historia. Staliśmy wystrzeleni. I myślę, że dobrze chyba się stało. Następnym razem nie będę opuszczał trasy. To tyle. Do następnego, już całkiem nowego odcinka. Cześć!